Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Beata Kubica, radna SLD. Witam serdecznie. Partii Zielonych? W klubie SLD. No, ale nie wiedziałem, że członek SLD, tylko radna z klubu SLD. O, dobrze, tak będzie. No, ale ja zawsze podkreślam tę identyfikację, bo bardzo często to się utożsamia z członkostwem, a ja z członkinią SLD nie jestem. Dobrze, ale porozmawiamy o tym, co się działo na wczorajszej sesji. Wydarzenie bez precedensu. Wszystkie kluby, i koalicja, i opozycja dogadały się w jednej sprawie. W sprawie polityki prorodzinnej. Bardzo ważnej sprawie. Dogadały się w sprawie polityki prorodzinnej, czyli sławnej już, myślę, trochę sprawie kart dla opolskich rodzin. Bo ja jestem trochę zaskoczony, że tak powiem, kolejnością pewnych wydarzeń. Bo najpierw ogłoszono, że od 1 stycznia będą te karty wydawane, od 1 marca wchodzą w życie złotówka za bilet wstępu dla dzieciaka na basen czy do innych instytucji. No to się okazuje, że to jeszcze w ogóle nie jest, że tak powiem, po tej ścieżce legislacyjnej przeprowadzone. Ale to nie jest pytanie do mnie. To rzeczywiście, no myśmy też się bardzo dziwili, że już była konferencja prasowa, już były wyznaczone daty, kiedy wprowadzamy ten program, kiedy wydajemy karty, ale nie widzieliśmy żadnych zapisów w budżecie. Bo nie mówiono, że mamy pomysł, chcemy zrobić, tylko że nie, to już wchodzi i po prostu, ale myśmy nie widzieli ani zapisów w budżecie, a to jest konieczne przy takim ogromnie dużym programie, ani samego projektu. Także no, wczoraj się to zmaterializowało i projekt rzeczywiście pojawił się w ostatniej minucie przed rozpoczęciem sesji, tylko nie był on kompletny, dlatego, bo nie miał opinii prezydenta, skarbnika. Czyli to są wszystko konieczne rzeczy, żeby wprowadzić kompletny. Te braki zostaną uzupełnione i głosowany będzie na następnej sesji. No, wczoraj też był jeszcze jeden projekt. Był projekt karty, opolskiej karty 3+, czyli dla programu, który był przewidziany dla rodzin wielodzietnych. I wspólnie, żeby uważając, że rzeczywiście polityka prorodzinna jest bardzo ważną sferą życia naszego miasta, uznaliśmy, że powinniśmy wynegocjować jeden projekt w drodze konsensusu i to najprawdopodobniej wprowadzić. Nie, to się na pewno uda, jest to, znaczy to wiemy, że wchodzi ten projekt, czyli za dwa tygodnie, 17 grudnia. To powiedzmy, co ta polityka prorodzinna, już zostawmy te rzeczy, że tak powiem, formalne. Jaka będzie ta polityka prorodzinna dla mieszkańców Opola, bo to ich pewnie interesuje. Znaczy, no co poza tą kartą rodzinną? Będą te bilety za złotówkę do tych 6 instytucji, na pewno. Będziemy się starać, żeby były te takie specjalne jakby działania skierowane do rodzin wielodzietnych, czyli na przykład to, co jest przez nich przez to środowisko postulowane, czyli na przykład dostęp do bezpłatnych zajęć dodatkowych w formie korepetycji lub przedszkolu, tak? No bo to jest też ta grupa, która tak naprawdę z powodów finansowych nie może zapewnić swoim dzieciom takich zajęć, no co pozbawia te dzieci tak naprawdę równych szans startu w dorosłe życie. Czy opolskie rodziny będą też mogły liczyć na jakieś, nie wiem, ulgi podatkowe, niższe ceny za śmieci? To nie jest prerogatywa samorządu. My nie możemy ustalać ulg podatkowych. No tutaj to oczywiście jest ukłon, bardzo duży ukłon w stronę rządu. No to pewnie długo jeszcze na to poczekamy. Nie, chociaż ja bym panie redaktorze tak nie myślała, dlatego, bo nie wiem, czy pan zauważył, ale w ostatnim czasie słowo rodzina jest odmieniane przez wszystkie przypadki i myślę, że tak naprawdę jakieś konsekwencje będą w postaci naprawdę jakichś takich kolejnych działań, które będą ukierunkowane. A niższe opłaty na śmieci dla rodzin wielodzietnych? Będziemy to negocjować w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że bardzo to będzie poważne, że te negocjacje będą naprawdę poważne i się zakończą między innymi taką konkluzją, że rzeczywiście powinniśmy jednak te ulgi 20-25% dla rodzin wielodzietnych wprowadzić. A czy były wcześniej prowadzone jakieś konsultacje z rodzinami wielodzietnymi, na przykład, żeby poznać ich oczekiwania, czy to jest na tej zasadzie, że my siedzimy w ratuszu, to wiemy lepiej? Nie. Ja nie ukrywam, że ja byłam inicjatorką tych działań i one wypływały z tego, że ja byłam wielokrotnie na konferencjach, które były poświęcone, organizowane przez Stowarzyszenie Dużych Rodzin.
między innymi wcześniej przez marszałka Sejmu, czyli wcześniej Bronisława Komorowskiego, teraz prezydenta naszego kraju. I te postulaty tam padały, one dokładnie, były dokładnie formułowane. I dlaczego? Tak? Oprócz tego rokrocznie czytam raporty na temat sytuacji polskich rodzin i te wnioski z tego wypływają. Dobrze, to zostawmy. Poza tym jeszcze chciałam zauważyć, że ostatnio, kiedy jakby odbywała się publiczna debata, nasze opolskie media również zapytały, tak, o polskie rodziny. Czego potrzebują? Jak wygląda ich sytuacja i dokładnie były takie same cienkie wnioski. To zostawmy już może tą politykę prorodzinną, ale pozostaniemy w tym samym kręgu tematycznym. Ostatnio bardzo dużo się mówi o ideologii gender. Co to jest to gender? Jak to wygląda? Czy to jest jakieś strasznie groźne? Ideologia. Co to jest gender? Znaczy, kto to jest gender? Gender to jest osoba, tak, danej płci, której przypisuje się pewne cechy społeczne. Tak? W danej społeczności. Trochę to skomplikowane, ale to wygląda tak, że to chodzi o to, że w różnych społecznościach na Ziemi różnie się postrzega kobiety i mężczyzn, tak? I sposób realizacji ich życia. Nie od tej strony biologicznej, ale takich funkcji społecznych. Dokładnie tak. Znaczy, my nie mamy takiego słowa w Polsce. My to nazywamy płcią kulturową, płcią społeczną, ale no zaczęło się, przyjęło się, że mówimy o tym gender. Ale to jest strasznie niebezpieczne. Ale dlaczego? Jak się poczyta Panie redaktorze, komentarze, ale to jest niebezpieczne w przypisywaniu, w tym, co rzeczywiście funkcjonuje. W ideologii. No, na przykład arcybiskup Jędraszewski mówi, że gender prowadzi do śmierci cywilizacji. Brzmi bardzo groźnie. Ale jak to skomentować? Ja nie wiem, ja jestem od pytania, panie, jest od komentowania. Właśnie, ja nie mam pojęcia, jak ja mam skomentować, bo ja to... No, jak cechy kulturowe mogą prowadzić do cywilizacji śmierci? No. Chodzi o pewne wyrównywanie znaczy, jakby nie, tych mi się ról wydaje, społecznych. Że, nie, tak? Mi się wydaje, że właśnie podnoszone postulaty dotyczą pewnie gender mainstreaming, tak? Czyli takiej polityki równości. Znaczy właśnie te studia nad płcią kulturową doprowadziły w pewnym momencie takich wniosków, że w tych społeczeństwach, w których prawa i wykonywanie tych praw, pewnych obyczajów cywilizacyjnych jest bardzo równe. Czyli na przykład, gdzie kobiety, mężczyźni za tą samą płacę są równopłaceni, powiedzmy, tak? Gdzie nie dyskryminuje się ich na przykład w prawach politycznych, w prawach wyborczych, w społecznych. One się o wiele lepiej rozwijają, więc bardzo dużo środowiska, które wyciągają z tych wniosków, z tych analiz jakieś wnioski, postulują wprowadzania polityki równości na różnych szczeblach. I to może właśnie prowadzić do tej cywilizacji śmierci. Że to jest jakby przeciwko rodzinie cała ideologia gender. To znaczy, że ale co, w jakim sensie? Jak tata ugotuje obiad, to już jest niebezpieczne dla dziecka? No właśnie. No jest to niebezpieczne. A jak mama będzie wbijać gwoździe, no to czasem znaczy, może nie, przede wszystkim to trzeba pamiętać o tym, że ta rola społeczna się po prostu zwyczajnie zmienia, tak? Dlatego zmieniają się rzeczywistość, okoliczności, zmienia się sposób wykonywania czyli w pracy. W całej tej ideologii nie chodzi na przykład o to, żeby pary homoseksualne ale mogły... Panie redaktorze, to nie jest ideologia. No co to jest ideologia? Filozofia? To nie jest ideologia. Czy w gender, nie używając tych określeń, chodzi o to, żeby osoby tej samej płci mogły wychowywać dzieci? Czy takie postulaty są zawierane, czy nie? To chyba już nie do końca chodzi o gender, to chodzi o politykę różnorodności, tak? W polityce różnorodności można dopuścić. Ja na przykład osobiście nie widzę, ja nie widzę problemu w tym, żeby osoby, które są dorosłymi, ciepłymi osobami, tej samej płci, przepraszam, wychowywały dzieci, bo tak się dzieje. Tak naprawdę. Ale to już jest trochę zagadnienie na inną, to jest na inny, rozmowę. Dokładnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Beata Kubica, radna z klubu SLD, jak ustaliliśmy, była moim gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.